Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tam tadam, kolejny challenge, tym razem folia challenge. O co chodzi w tym challenge? Już tłumaczę. Bierzemy sobie folię, taką zwykłą z muzyką. Ja mam tą folię, mam na łóżku. To jest folia zwykła, takie sreberko, na której malujemy sobie makijaż, czyli podkład, wszystko, i potem przykładamy do twarzy i możemy wyjść w miasto, więc tak, jak chcecie zobaczyć, jak mi to wyszło i jak wyjdę w miasto, to zapraszam was dalej do oglądania. Okej, to teraz nakładam tak. Ogólnie sobie zaznaczam mniej więcej, gdzie mogą być oczy, gdzie mogą być usta. I teraz tak, nakładam sobie, wezmę na gąbkę, wiem, że to nieprofesjonalnie, ale wezmę na gąbkę i nałożę sobie podkład, który będę miała na twarzy. Może sobie rozprowadzę po mojej folii. Okej, sorry za dźwięki takie cudowne, ale no, tak to już jest, jak się robi folia challenge. Dobra, zrobimy sobie tak. Ja muszę sobie trochę ominąć oczy. Ale dobra, niech będzie. Tutaj gdzieś były oczy, o tu. Dobra, niech będzie. Trochę wyżej, bo mam wysokie czoło. Tutaj trochę jeszcze sobie dodam. Okej. I teraz tak, moi drodzy. Malujemy sobie na to różne rzeczy. Wiem, że ogólnie powinnam najpierw dać na przykład jakieś takie inne, typu róż albo coś, ale to by się nie kleiło na tą folię, więc dopiero teraz zaczynam to robić. I tak, wezmę sobie, o tutaj, gdzieś bronzer. Tu gdzieś będzie. Ten druga strona. Gdzieś, oj, ucieka mi to. Okej. No sobie tutaj też przejadę tym bronzerem. Pod nos. Tutaj też. Okej. Się czuję, jakbym na jakieś płótnie malowała, serio. No ale fajnie, mi się to podoba. Dobra, teraz namalujemy sobie brwi. Brwi to będą gdzieś tu. O, tu, o, gdzieś jakoś tak będą. Okej, także tak to wygląda. Super. Teraz bierzemy sobie róż i rozświetlacz i brązerku trochę. Ja przybliżę. Dobra. To jest tu. Potem to jest tu. O, tak to wygląda. Tu trochę. Dobra, teraz róż. Róż nakładam sobie w tym miejscu. Tym, dobra. I teraz tak. Teraz tak, co robię dalej? Dalej robię sobie rozświetlacz. Rozświetlacz wezmę w płynie z NYXa. W płynie myślę, że będzie o wiele lepiej. I tutaj sobie nakładam ten rozświetlacz na nos. Tak, odrobinę na nos. Na łuk Kupidyna. W tym miejscu gdzieś. I na drugą stronę. O, mniej więcej to tak ma wyglądać. I teraz słuchajcie, będziemy robić oczy. Oczy, oczy. Biorę sobie paletę cieni, którą ostatnio testowałam z Sephory. I tak, z tej palety biorę sobie na pewno najpierw jasny cień. Czyli robię sobie tutaj, o tu,
jasnym cieniem. Tak mniej więcej. Nie wiem, czy to jako tako będzie widać. Mam nadzieję, że tak, ale wątpię w to. Teraz biorę ciemniejszy kolor. Uj, ciemniejszy kolor. I robię sobie to tu. Okej. Teraz biorę sobie jeszcze ciemniejszy kolor. Tu. Okej, teraz biorę sobie jakiś taki świecący. Nałożę sobie go tu palcem. Okej, teraz biorę sobie świecący cień na wewnętrzny kącik. I to będzie tu. Okej, chwila, bo to mnie zjeżdża cały czas. Dobra. I teraz wezmę sobie, zrobię kreseczki. Kreseczki będą tak i tak, o, ten sposób i druga będzie tak samo, czyli tu, tak. I tak. Boże, trudniej mi się mali na kartce niż naprawdę, niż na twarzy. To jest straszne. No ale co zrobić? Dobra. I ostatnim elementem są usta. I usta są tutaj. I to będzie. Tak. Wygląda, moi drodzy. Ta-da! Tak wygląda moja twarz. Już wam pokazuję i zaraz to przyłożę na moją twarzyczkę. Dobra, nałożę sobie opaskę, bo coś czuję, że będzie, że to będzie brudny challenge. I tak, mam tu swoją twarz, która wygląda tak. I teraz uwaga, jakoś spróbuję to wcelować. Zobaczymy, jak to będzie. Chwila. Usta. O nie, wszystko rozszerzyłam! Oczy mam bardziej tak wąsko niż to namalowałam, ale dobra. Postaram się zrobić tak na usta, postaram się wjechać na usta. Wychodź! Dobra. Ja nie mogłam w tym oddychać, w tym cholerstwie. Ogólnie moja twarz wygląda tak, ale chwila, biorę sobie lustereczko i... O Boże Święty. Tak myślałam. Także tak to wygląda, pięknie odbita moja twarz z tej strony, czyż nie jesteśmy podobne, no ale tutaj wygląda jak mumia albo jak taka pani po nieudanej operacji plastycznej, a ja tak, co powiem, usta mam niżej niż powinnam, podkład mam, nie skomentuję tego, brwi mam w tym miejscu, w tym, oczy mam tu, czyli wszystko jakby tak rozszerzyłam. Jeżeli chodzi o róż, to nie wiem, gdzie on jest. Rozświetlacz tak samo, trochę tu rozświetlacza widać. No.
zostawię to bez komentarza. Także tak, moi drodzy, tak wyglądał ten challenge. To był totalny fail, bo na przykład kreski zastygły tutaj i się nie odbiły. Ale może i to dobrze, bo by jeszcze było jeszcze gorzej. No ale cóż, no tak to właśnie wygląda. Więc jak komuś się podobał ten challenge, albo chce go jakoś inaczej skomentować niż ja, to dajcie znać na dole w komentarzach. To chętnie przeczytam. Także tak, moi drodzy, to na tyle. Żegnam się z wami w takim dziennym makijażu, pięknym, idealnym na wyjście na randkę. I tu macie filmy proponowane, macie przycisk do subskrybowania. I tak, zapraszam was do kolejnego odcinka. Pa, pa!